Polish First TV. Wspiera nas Spiroshop.pl oraz marki Octagon i Ofensywa. W Katowicach na stadionie przy ulicy Bukowej odbyło się arcyciekawe pod względem kibicowskim spotkanie GKS-u Katowice z łódzkim Widzewem. W drugiej połowie kibice gospodarzy prezentują oprawę z motywem nazwy swojej ekipy Persona Non Grata i na całym blaszoku odpalają piro. Sektor gości podczas tej prezentacji zostaje ostrzelany fajerwerkami i obrzucony różnej maści pirotechniką. Sytuacja bliźniaczo podobna do tej z krakowskich derbów w 2017 roku. Mecz zostaje na kilkadziesiąt minut przerwany. Obie ekipy próbują sforsować ogrodzenie i przedostać się do siebie. Więcej zobaczycie w filmie autorstwa kanału Nabramkę.pl. Jeszcze jedna
naszym obiekcie. Dbajmy o własne zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich uczestników. Ja tej kurwy nie ma widzę! Widzę, 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 ja tej kurwy nie ma widzę, 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 łódzki widzę, ja tej kurwy nie ma widzę, widzę. Jak widzimy, arbiter zarządził opuszczenie boiska przez obydwie drużyny. Musimy się liczyć z konsekwencjami tego czynu. Spotkanie może zostać już niewznowione, a drużynę GKS-u w tym będzie czekał walkowe. Raz jeszcze bardzo proszę o zaprzestanie wyżywania środków pirotechnicznych. Raz jeszcze apeluję, aby nie używać środków pirotechnicznych. Mamy nadzieję, że spotkanie zostanie dokończone. A drużynie GKS-u kibice na trybunach będą pomagać, a nie przeszkadzać. A także zadbamy wszyscy o własne, a także inne zdrowie na naszym obiekcie. Zwracam się także z apelem, aby pozostać na swoim miejscach. Zarówno proszę o to kibiców GKS-u Katowice, jak i widzę na Łódź. Bardzo proszę, aby pozostać na swoim miejscach, nie używać środków pirotechnicznych. Bardzo prosimy, aby nie opuszczać swoich miejsc. Moi drodzy, przypomnę, że na obiekcie jest zainstalowany monitoring. Wszystko jest cały czas nagrywane. Mamy wszyscy nadzieję, że spotkanie zostanie dokończone. I że będzie się teraz rzucać ich w kierunku Murawy, a także innych osób przebywających na obiekcie. Ulegnie poprawie i będzie atmosfera sprzyjająca dokończeniu tego spotkania. Tak się stanie, jeśli nie będzie spokoju na trybunach. Arbiter tego spotkania nie wznowi meczu. Przypomnę, że grożą wysokie sankcje dla osób, które zakłócają porządek publiczny, a także wielkie sankcje dla naszego klubu, a myślę, że tego nie chcemy. Widzę! Widzę! Łódzki widzę! Ja te kurwy! Nie na widzę! 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 Łódzki widzę! Ja te kurwy! Nie na widzę! 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 Łódzki widzę! Ja te kurwy! Nie na widzę!
drodzy, raz jeszcze bardzo proszę o spokój na trybunach. Arbiter zdecyduje się na rozpoczęcie, na zakończenie tego spotkania tylko i wyłącznie w przypadku, jeśli na trybunach zapanuje całkowity porządek. Bardzo prosimy kibiców na proszę o nasze grożece o nieniszczenie naszego stadionu. Bardzo proszę kibiców zasiadających na Blaszoku na sektorze o niewyrywanie krzesełek. Jak widzimy, piłkarze GKS-u są na Orawie. Chcą dokończyć to spotkanie, ale niestety nie mogą tego uczynić. Gdyż arbiter Wody cały czas czeka na to, aby na trybunach zapanował spokój. Raz jeszcze bardzo proszę o spokój na trybunach. Bardzo proszę, abyśmy zajęli swoje miejsca, aby można było dokończyć dzisiejsze spotkanie. Raz jeszcze także bardzo proszę o nieużywanie środków pirotechnicznych, o używanie ognia podczas spotkania. Przypomnę, że odpalanie środków pirotechnicznych z polskiego prawa jest przestępstwem i wiążą za to wielkie sankcje dla osób, które te prawo łamią, jak również dla klubu. Moi drodzy, raz jeszcze przekazuję informacje z płyty boiska. Jeśli w trybie natychmiastowym nie będzie spokoju na trybunach, mecz nie zostanie dokończony. Bardzo proszę o nieużywanie pirotechniki na stadionie. Przypomnę, że jest to przestępstwo, obieg jest monitorowany, a używanie otwartego ognia może przysporzyć nam wiele problemów. Dbajmy o własne zdrowie i bezpieczeństwo. Wzywam kibiców o zaprzestanie używania ognia oraz pirotechniki. W takich warunkach, moi drodzy, nie będzie można dokończyć spotkania. Przypomnę, że grożą nam za to wielkie sankcje. Po raz kolejny wzywam do zachowania porządku publicznego, o nieużywanie środków pirotechnicznych, a tym bardziej rzucanie nimi z strony Murawy, czy też osób przebywających na stadionie. Moi drodzy, bardzo proszę o zaprzestanie używania pirotechniki. Dbajmy o własne zdrowie i bezpieczeństwo. Nie pozwólmy, żeby doszło do tragedii na naszym stadionie. Bardzo proszę kibiców o zachowanie spokoju, pozostanie na swoich miejscach i zaprzestanie używania środków pirotechnicznych. Spójrzmy, co się dzieje na Blaszoku. Płonie nasza trybuna. Czy tego naprawdę chcemy? Czy chcemy, aby symbol Wieksy, Blaszok znany w całej Polsce, został przez takie ekscesy zamknięty i zniszczony? Bardzo proszę o zaprzestanie używania środków pirotechnicznych i nie rzucanie nimi w kierunku osób obecnych na stadionie. Moi drodzy, zróbmy wszystko, aby to spotkanie zostało dokończone w sportowej, spokojnej atmosferze. Pierdolacie! Pierdolacie!
proszę, ugaśmy jak najszybciej ten ogień na stadionie. Nie jest to nikomu potrzebne. Wtedy jest szansa na to, że będziemy mogli dokończyć dzisiejszy pojedynek. Pewne jest, że czekają na sankcje, ale pozwólmy piłkarzom... Co sądzicie o tym zdarzeniu? Zapraszamy do pozbawionej agresji słownej dyskusji w komentarzach. Warto dodać, że na mecz z Widzewiakami wybrała się około 200-osobowa grupa fanatyków Ruchu Chorzów. Jak czytamy na serwisie niebiescy.pl, około 200 kibiców Ruchu Chorzów wsparło dzisiaj Widzew, który mierzył się na wyjeździe z GKS-em Katowice. Koalicja WRW dotarła pochodem pod stadion, lecz niebieska szarańcza postanowiła nie wchodzić na obiekt, gdyż tamtejszy klub robił problemy z wpuszczeniem i cała grupa nie mogłaby się zameldować na sektorze gości. W klatce zawisła natomiast flaga persona non grata z herbem Ruchu. Jeśli chcecie więcej materiałów z tego wydarzenia, to zostawcie łapkę w górze pod filmem. Trzymajcie się i do następnego. Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz wbijaj na stronę www.polishfans.tv. Zapraszamy na zakupy w pioshop.pl z kodem POLISHFANSTV 5% rabatu.